Halo, halo, cześć, witajcie. Dzisiaj postaram wam się przedstawić, a właściwie zobaczycie unboxing pudełka, w którym znajdziecie znany wszystkim produkt Apple, czyli iPhone'a 4. A właściwie nie znajdziecie, ponieważ to jest unboxing tylko i wyłącznie pudełka. Całą recenzję iPhone'a 4 przedstawię wam w osobnym filmiku. No to zaczynamy. Samo pudełko zdobi taka oto grafika przedstawiająca kawałek naszego smartfona. Po bokach możemy dostrzec logo firmy Apple, czyli ugryzione jabłko oraz znaczek, na którym przedstawiony jest model telefonu. Z tyłu nie mamy nic specjalnego, oprócz krótkich informacji, z jakim modelem mamy do czynienia, wersją oraz co zrobić, aby aktywować sam telefon oraz jakieś tam numery seryjne. Pudełko jest całkiem fajnie wyglądające, malutkie, takie powiedziałbym w sam raz. A co się kryje pod pudełkiem? No właśnie, tutaj nie mamy nic. Tak doprawdy powiem, że w tej chwili właśnie kręcę filmik tym iPhone'em 4 i myślę, że całkiem fajnie się prezentuje. Dzisiaj akurat nie kamerą. Oczywiście na iPhone'ie była taka folia, którą koniecznie trzeba zdjąć, bo naprawdę to nie jest żadna folia ochronna. Właśnie na tym miejscu leżał nasz telefon. Co dalej? Dalej mamy takie oto małe kartonowe pudełeczko, no bo jak to inaczej nazwać. No i na moment przenieśmy się tutaj. A cóż to takiego się w nim znajduje, zabezpieczone przez taki klips. Tutaj już widzimy instrukcję obsługi, a więc co zrobić, aby można było wydostać lub dostać się do karty SIM. Otóż za pomocą tego kluczyka, którym przekręcamy tutaj taką małą dziurkę po bokach iPhone'a, dostaniemy się do wejścia, które umożliwi nam włożenie lub też wyciągnięcie karty SIM. Czy ja wiem, czy to jest do końca taka fajna sprawa? Zawsze można użyć w sumie wykałaczki, no ale jak to się zgubi, no to naprawdę może być nieciekawie. Już wam powiem na wstępie, że bo po prostu na pewno będziecie się pytać, iPhone'a 4 zamieniłem za Samsunga Galaxy S3, a właściwie Samsunga na iPhone'a 4, tak dokładnie. Dlaczego, sam nie wiem, być może dlatego, że moi znajomi mają iPhone'y, polecili mi. No ale dobra, idziemy dalej. Kolejną rzeczą są podstawy nawiązujące do obsługi samego telefonu. Mamy tutaj właśnie te całkowite podstawy, czyli co zrobić, czyli podstawowe przyciski, jak ich użyć, przycisk początek, tworzenie katalogów, wielozadaniowość, szukanie i znajdowanie, dzwonienie i rozmawianie, sterowanie głosowe, FaceTime, którego będę używał raczej bardzo często, oczywiście zdjęcia, wideo, HD, które teraz widzicie, bo właśnie iPhone'em 4 kręcę ten filmik, przycisk sterowania wideo i muzyką, inteligentna klawiatura, wytnij, skopiuj i wklej, zobacz internet z bliska, znajduj miejsca dalekie i bliskie, App Store, no i oczywiście znany nam iTunes. Dobrze, to odłożymy sobie na bok. No i co mamy jeszcze w tym małym pudełeczku? Kolejną rzeczą są ważne informacje o produkcie, które tak naprawdę w ogóle nie trzeba czytać, no bo po co nam to wiedzieć, to jest taki bzdet dołączony do pudełka. No i ostatnią rzeczą w tym pudełku są dwa takie jabłuszka, czyli znaczek firmy, a właściwie logo firmy Apple, które możemy przykleić zarówno na przykład do mebli, ale również i na auto, na rower czy inne rzeczy. Dobrze, no i przejdźmy do sedna tego unboxingu, czyli co jeszcze znajdziemy w pudełku. Kolejną rzeczą jest ten oto kabel z jednej strony USB, z drugiej kabel, który możemy podpiąć do samego telefonu. Tak oto on wygląda.
Oczywiście iPhone'a możemy ładować na dwa sposoby. Pierwszy to podłączenie tego kabla do laptopa. To jest pierwszy sposób ładowania. Przepraszam, do laptopa, co ja mówię, do wszelkich urządzeń elektronicznych, które mają dostęp do prądu oraz które mają złącze USB. No i tutaj mamy właśnie to złącze. Tak prezentuje się ten kabel, jest czysto biały. No i kolejną rzeczą są te oto słuchawki. Jedne z nowszych generacji słuchawek. Oczywiście recenzję tych słuchawek macie w osobnym filmiku, na który zapraszam do oglądnięcia. Także nie będziemy się tu bawić, jeszcze raz pokażę. No i ostatnią rzeczą jest oczywiście sam wtyk do ładowania, bez którego ani rusz, który jest całkiem sporo warty. Oczywiście w iPodach nowszej generacji nie mamy tego wtyku, będzie go trzeba kupić, jeżeli ktoś chce kupić samego iPoda. No to jest zdzierstwo jednym słowem, no ale cóż innego zrobić. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing samego pudełka. Jeżeli chcecie zobaczyć recenzję iPhone'a, no to zapraszam do śledzenia mnie na moim kanale. Myślę, że wkrótce dodam kolejną recenzję. Mam zamiar również kupić iPoda piątej generacji. No i to by było chyba na tyle. Dobra ludzie, trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.